Sebastianie, wczoraj Krakowia zapłaciła Frycowi za Puchar Polski. Czy myślisz, że gdzieś dzisiejsze spotkanie trochę konsekwencją tego pucharu? Ja osobiście uważam, że nie. Tak się często mówi, że te mecze, które rozgrywa się w tygodniu, to później zespół jest trochę zmęczony, ale tak naprawdę każdy zespół jest dobrze przygotowany, większość zespół jest dobrze przygotowana do sezonu i my również. Fakt jest taki, że dzisiaj zagraliśmy trochę słabsze spotkanie. Drugi fakt jest taki, że praktycznie Dolkan załatwił nas w parę minut tymi dwoma bramkami w pierwszej połowie. Wyszliśmy na drugą połowę z chęcią strzelenia bramki i odwrócenia losu meczu. To się nie udało i straciliśmy kolejne bramki. Myślę, że szacunek się należy chłopakom za to, że tak naprawdę od początku do końca walczyliśmy. Staraliśmy się przechylić, dogonić przynajmniej Dolkan, strzelić bramkę i odwrócić losy, tak jak powiedziałem. I myślę, że w każdym momencie wszyscy staraliśmy się jak tylko mogliśmy, ale dzisiaj przyszedł taki moment, że przegraliśmy i szkoda. Na pewno nie zabrakło zaangażowania, ale jednak trzeba chyba pochwalić Dolkan, bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj bardzo mądrze grali z nami i chyba też to skutkowało tym wynikiem. Ja myślę, że z przebiegu meczu byli ciutkę lepsi. Dzisiaj wyjątkowo sobie stworzyliśmy mało sytuacji i to był ten negatyw, bo im więcej sytuacji się ma, tym można więcej bramek strzelić, a dzisiaj tego nie było. Trudny mecz jak każdy, ale dzisiaj nie zdobyliśmy 3 punktów, jest kolejny mecz i znowu musimy grać o 3 punkty, bo chcemy grać o 3 punkty. Jesteśmy skorzy do tego, żeby wygrać każde spotkanie, a jak będzie, zobaczymy. Chrobry, Wisła, Zawisza, GKS, no i Krakowie w międzyczasie. Trzeba powiedzieć, że ten listopad będzie niezwykle ciekawy. Na pewno, potem awansowaliśmy, żeby grać takie mecze z fajnymi przeciwnikami i to jest dla nas ważne. To jest tak naprawdę pokaże, gdzie jesteśmy, gdzie jest nasze miejsce, jak wiele pracy nas czeka. Bo piłka nożna jest taka, że dzisiaj się na górze, a jutro można być na dole i dzisiaj musimy przeknąć tą gorycz porażki, ale to wszystko uczy, porażki bardziej uczą niż zwycięstwa, więc myślę, że mamy fajną ekipę, fajny zespół i myślę, że sobie damy radę. Na koniec zapytam, dzisiaj oddajemy fotel lidera Wiśle Płock, ale chyba jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieliście. Ja powiem tak, to nie jest moment na to, żeby patrzeć w tabelę, to chodzi o to, żeby zdobywać jak najwięcej punktów, a tabela się sama ułoży dla nas pozytywnie.